Un teléfono, el teléfono. Teraz profesjonalna opinia. A mogę go włączyć? No kurde, nawet powinieneś. Jaka skórka tu z tyłu jest. No dobra, tu się odpala. Jakieś testy, prezentacje i tak dalej już widzieliście na polskim YouTubie Realme GT. Zrobimy sobie mały unboxing, a potem będzie coś nietypowego jak na polskiego YouTuba, bo sobie zrobimy teardown. Rozbierzemy to urządzenie i zobaczymy, jak jest w środku wykonane. I w ogóle, jak jest wykonane. Na no, takie drobiazgi rzucimy sobie okiem. Szczegóły, bo diabeł tkwi w szczegółach. I mam nadzieję, że was to zainteresuje. Ja jestem ciekawy. Urządzenie jest nowe, nieodpakowane. Parę dni temu do mnie dotarło. I tyle. Zapraszam. Pudełeczko jest całkiem ładne. Mocno spasowane. Trudno się to otwiera. Witamy w rodzinie Realme. O, takie iPhone'owe smaczki są w sumie. O, jakieś etui. Coś tam jeszcze jest. Chyba. A może nie? Nie potrafię powiedzieć. W sensie w pudełeczku coś tam widać, że jest. Ale nie wiem, co tam do końca jest. Więc tu mamy jakieś etui. Jakieś instrukcje obsługi, ale nikt tego nie czyta nigdy. Chyba, że coś się zepsuje. Kabelek. No powiem szczerze, że pierwszy taki chwyt tego kabla to jest gruby. Więc kto wie, może będzie spełniał swoje zadanie. Jest to taki niepełny przewód, w sensie ma duże piny odpowiedzialne za dostarczanie prądu. Biegun dodatni ujemny jest spory i pin od power delivery wewnątrz. Albo od quick charge'a, nie wiem do końca, ale powiedzmy informacyjny, jak nie mam. O, szkoda, że ładowarka jest chińska. Bryła telefonu wagowo ciekawie leży w ręku. Wiecie, to będzie bardzo subiektywna opinia. No i jak ten telefon wygląda? Ramka ekranu jest, ale nie powoduje to jakiegoś takiego negatywnego odczucia u mnie, ale jest, widać. Telefon jest dość gruby. Mam tutaj do porównania ósemkę. Mam wrażenie, że ósemka jest bardziej płaska. Wielkościowo wygląda podobnie, więc jakby mi pasuje taki format telefonu. Jest bardziej wąski. Nie jest taki szeroki. Plastik. Z tyłu jest taki jakiś, nie wiem, skóropodobny czy coś w tym stylu. Kamery, trzy obiektywy. Już to wypalcowałem. Fuj. USB-C. Audio jack. Na szczęście nie wszyscy idą owczym pędem za Apple, które usuwa takie rzeczy. Przycisk włącznika pewnie tutaj jest. Volume up down. Tacka karty SIM. Takie. Duperele, głośniczek, prawdopodobnie mikrofon. Mikrofon. A z tyłu, ciekawe, czy z tyłu jest mikrofon jakiś dedykowany, bo z reguły przy tylnych kamerach, przynajmniej w iPhone'ie, są kamery. Tak, znaczy kamery. Jest mikrofon, tu jest, widzicie, dziurka na mikrofon, więc jakby tylne kamery mają swój mikrofon, a tutaj czegoś takiego nie widzę. Tacka SIM, skorzystamy z igiełki. O, bardzo łatwo wychodzi tacka. Wystarczyło to lekko nadusić i to praktycznie wyskoczyło. Tak jakby chyba tu były dwie, tak, dual SIM to jest. Są opisane, tacka jest opisana jako SIM 1, SIM 2. Więc spoko, tu jeszcze jakieś informacje.
Na razie kartę SIM nie będę tu aplikował. Zobaczymy, czy jest naładowany, czy się uruchomi. Coś zawibrowało. No i to trochę potrwa, zanim się pewnie uruchomi. Jak to się uruchamia, sobie rzucę okiem na ładowarkę. Jest dość spora. Jakie prądy jest w stanie dostarczyć? No, brzmi to nieźle. Okej, telefon nie jest do końca naładowany, to dobrze. A może sobie być język angielski. Bardzo przyjemnie hepatyka reaguje, w sensie jest jakaś tam wibracja czy coś w tym stylu. Albo jakiś taptic engine, tak jak jest u Apple, to przyjemnie reaguje. Sam telefon jest dość lekki, dużo lżej, znaczy dużo, no, lżejszy niż 8 Plus, którego używam od jakiegoś czasu. Nie będę nic przenosił póki co. Nie lubię czegoś takiego, jak się pojawiają jakieś update'y i inne bzdury. W sensie fajnie, że są update'y, ale to powinno być potem, a nie teraz. Jakieś takie informacje, że on coś tam sobie sprawdza i tak dalej. Na razie nigdzie nie będę się logował. Pełno informacji diagnostycznych, chociaż Apple też zbiera jakieś tam informacje. Tutaj damy sobie later. Lock screen magazine. Nie wiem do końca, o co tu chodzi, podznaczam to. Na razie nic takiego nie będę tutaj robił. Tak całkiem spoko, oprócz tego, o, takie iPhone'owe to było troszeczkę. Coś tam, nie wiem, o co chodzi. I co on robi? Już zaczyna instalować jakieś gówno. Nie lubię czegoś takiego. Pełno powiadomień. To takie Windowsowe jest akurat bardziej. Są już jakieś dziwne aplikacje. Nie wiem, co to jest. TikTok jest domyślnie preinstalowany. Powiedzmy, że takie mam neutralne podejście póki co. Akurat używam, zacząłem używać TikToka. To jakieś dziwne aplikacje. Tego nie lubię akurat. Jakieś bookingi, coś. Jak będę chciał, to bym sobie to zainstalował. Więc to jest takie Twittery, Facebooki, Messengery. To jest, nie, to nie jest fajne. W sensie, jak ktoś chce szybko zacząć pracę i tak dalej, to spoko, ale to mnie to nie przekonuje osobiście. Widzi moją lampę na Bluetoothie. Ciekawi mnie jedna sprawa. Czy jest tutaj NFC? Tego, znaczy NFC jest, ale czy jest ANT+, bo to urządzenie jest na procesorze Qualcomma. I to całkiem mocnym, bo naprawdę bardzo mocnym Qualcommie, a firma Qualcomm często stosuje właśnie protokół ANT w swoich urządzeniach. To jest aparat. Pełno jakichś dziwnych rzeczy, zgód. O, razy 5. Ciekawe. Ciekawe, czy jest jakiś dedykowany tryb makro, czy coś w tym stylu.
Movie timelapse. O, ultra makro. Ciekawe, co z tego będzie. Cztery centymetry od danego urządzenia jest ta informacja. Taki tryb, no powiedzmy, że może coś tam być, ale ten na tym fokusie bardziej mi się podoba. Tylko trudno utrzymać telefon w takim, powiedzmy, położeniu, bo lata wszystko, jest wrażliwe na wstrząsy. O, to na wideo trybie jeszcze jest większe powiększenie. W trybie wideo chyba jest jakaś stabilizacja, bo ten obraz mniej drga. Coś tam pracuje. Myślę, że to jest dość ciekawe. Selfie. O, to było dobre, zobaczcie. Przełączyłem sobie kamerkę i patrzę, co się dzieje tutaj. Jaka animacja. Ja to jest ten piękny jak... Dziwny obraz jest trochę taki wyprany, czy coś takiego z przedniej kamery. Taki zimny się wydaje. Gdzie teraz tamta lampa mnie oświetla z tyłu? I na YouTubie sobie chciałem. Jest tu. O, jest apka YouTube'a nawet zainstalowana. No tak. Strasznie. Na maksa było rozkręcone. Tak, jest tryb stereo. W sensie przykład. Gra głośnik dolny i górny. Tutaj gdzieś podobno jest jeszcze ciekawa sprawa. Mianowicie odblokowanie palcem na ekranie. Ale nie wiem, gdzie się dodaje. Fingerprint. A najpierw trzeba. Jakiś skomplikowany kod blokady. Aha, i tutaj coś się robi. I coś skanuje. Wibracja ciekawie funkcjonuje. To już mówiłem o tym. To jest taki detal. Okej. Nie, nie, dziękuję. Twarzy nie chcę teraz skanować. Tym bardziej, że kamerka to raczej nie jest zbytnie. Aha, tu trzeba. O, ciekawe. Brakuje mi tapnięcia, żeby odblokować ekran. Wcześniej już to próbowałem zrobić. Tu się podświetla fingerprint. Szybko działa. Naprawdę szybko. Teraz jedna z części, która by was najbardziej ciekawiła, jak to urządzenie otworzyć. Są dwie opcje. Albo trzeba podważyć ekran, bo tu jest duża ramka, albo plecki zdjąć, tak na przykład jak w Samsungu albo w Huawei'u. I zaraz to otworzymy. Ramka jest zdejmowana. Okej, puściło. Dobra, wyłączę ten telefon. Jeszcze działa, więc nie jest źle. Tu wydaje się, że jest antena od NFC. Zresztą chyba tak na tej osłonce jest informacja, że NFC Sensing Area.
Więc jest tutaj jakaś antenka. Po krawędziach jest dwustronna taśma klejąca przyklejona. Tym jest to sklejona. Bateria ma około 2200 mAh. Tylko ciekawa jest kwestia, to są jakby dwa moduły. Czy ten i ten ma 2200, czy całość ma 2200? Mam nadzieję, że poszczególne elementy i ta bateria ma ponad 4000 mAh. Jest jedna plomba gwarancyjna. Ulubiony wkrętak i rozkręcamy. Też to by się przydał. O, właśnie. Wkrętak elektryczny będzie lepszy. Jedna śrubka została. Obiektywy są ukryte, w sensie kamery, pod taką wyspą w sumie. Ciekawie to wygląda, w sensie ładnie. Kryje się tutaj jeszcze jeden wkręt. I co? Będzie można zacząć to otwierać. Ramka chyba jest wyciągana. Tak mi się wydaje przynajmniej. Zaraz zobaczymy, czy uda się to wyciągnąć. Coś puszcza. Zawsze zapomnę o czymś. Tacka karty SIM. Warto ją wyciągnąć. Tu coś jakby trzymało. Chyba to coś. Czy nie? A, tu jeszcze kawałek taśmy się przykleił. O, bym urwał. Co to było? Chyba od LED-a. Tak, LED latarki. Trzeba uważać na tą tasiemkę. Jak będziecie otwierali, zwróćcie na to uwagę, żebyście tego nie urwali. Jak wygląda płyta główna? Tak jak Xiaomi. Podobnie przynajmniej. Albo Huawei. To są takie wizualnie dość podobne konstrukcje. Wibracja jest taka jak w Samsungu. I zawsze mi się z tego śmiać chciało, bo miałem wrażenie, że to jest taki silniczek,
ale to funkcjonuje faktycznie całkiem ok. Nie jest takie mocne jak u Apple, ale rzeczywiście niezłe. Złącze baterii, strasznie dziwne. To jest pewnie złącze docka, chociaż tu są dwa doki. Trzy nawet, bo tu jeszcze coś jest. Nie mam pojęcia, jak to jest rozwiązane. O to mi chodziło, że tu jest jedna taśma, która gdzieś tam jest przeciągnięta. Tu jest druga taśma, a tu jest jeszcze trzecia taśma. I teraz nie mam zielonego pojęcia, co jest od czego. Głośnik jest całkiem spory. Tu się skrywa głośnik. Tu jeszcze jest jakaś taśma łącząca, nie wiem co z czym. Nie wiem, czy to się wyciąga. Wygląda, jakby było na jakimś złączu. Zobaczyłem, że uda się wyciągnąć, albo i nie. A, już wiem, co to będzie. Touch ID. To jest złącze do Touch ID, bo on gdzieś tutaj jest pod ekranem. Nie będę tego starał się, nie wiadomo jak mocno wyciągać, bo jeszcze uszkodzę Touch ID. O, kamera jedna. No, całkiem spora. Te są podklejone tasiemką. Ta jest już taka malutka, wygląda jak z jakiegoś tabletu albo coś w tym stylu. Takie, wiecie, zupełnie główienko. Mogłyby być trochę lepsze te karty, kamery. Tu jeszcze jest jakaś kamera. To jest kamera, która jest umiejscowiona frontcam. No frontcam jest malutki. Ma taką otoczkę. No dobra, trzeba by tą płytę główną wykręcić i zobaczymy, co tam dalej siedzi. Przewody antenowe prawdopodobnie. Bardzo często dock, w sensie dock to jest ładowanie, jakby ta część. Ja to nazywam dockiem, że taśma dock, czyli że taśma od ładowania. Jakby na tej części jest wiele rzeczy związanych z zasięgiem GSM, jakieś anteny i tak dalej. Dlatego są wykorzystane przewody antenowe, żeby doprowadzić tam sygnał. Patrzę, czy o niczym nie zapomniałem, próbując wydostać płytę główną z tego urządzenia. Zobaczę, coś jeszcze tutaj będzie. Głośnik rozmów jest podklejony czymś. Nie wiem, czy to tak wyjdzie łatwo. W sumie nie chciałbym nic urywać. Głośnik jakby się trzymał. Nie wiem, czy to odkleić, czy przeciąć. Nie wiem, co będzie łatwiej mi wykonać. Co wyjdzie teraz lżej? Dużo pasty. Dużo pasty zostało tutaj umiejscowione. Korpus jest prawdopodobnie z jakiegoś magnezu albo coś w tym stylu. Płyta w serwisie. O Boże, to się wytnie. Płyta w serwisie jest kiepska. W sensie wszystkie ekrany, już wam to pokażę. Wszystkie ekrany na płycie są zalutowane do płyty głównej. I praktycznie wszystkie układy, poza kilkoma, są schowane pod ekranami. Więc serwis takiego urządzenia będzie po prostu drogi i problematyczny. Dobra, pójdźmy jeszcze do docka i sobie wyciągniemy dock. Z głośnikiem tutaj trzeba uważać. Tu jeszcze są, widzicie, takie złącza. I tutaj jest wycięcie, tu są prawdopodobnie sensory. Zbliżeniowy, podczerwienie albo coś w tym stylu. O, i tu też jest jeszcze jeden mikrofon. Może być. Ha, tu na płycie głównej jest mikrofon. Czyli jest jakiś mikrofon do frontcamu. A do tylnej kamery? Do tylnej kamery nie widzę. W drugą stronę powinien być ułożony taki mikrofon, no ale go nie widzę.
Zdemontuję jeszcze doka. Ciekawe, czy to będzie jedna śruba. Jedna śruba, jedna. Jeden przewód antenowy. Dok jest bardzo ubogi, choć ma dużo złącz. Jest tu też mikrofon. Tak, jest wyprowadzenie mikrofonu. I z tego co widzę, to na płytce jest jeden mikrofon. Tu jest, zaraz wam bardziej pokażę. Tu jest, powiedzmy, dziurka od mikrofonu, a sam mikrofon jest schowany pod blaszką. Bardzo często, przynajmniej w iPhone'ach, drugi mikrofon od redukcji szumów jest ukryty w głośniku. I w zależności od tego, jak ten głośnik jest skonstruowany, czy da się go tutaj wyciągnąć, czy też nie, będzie można to zobaczyć. Ale jak jest w tym przypadku, to do końca nie wiem. Nie widzę tu jakiejś opcji na to, żeby go w jakiś łatwy sposób wyciągnąć. Teoretycznie on też tu ma jakąś swoją płytkę. Coś tutaj pręży. Trzeba by dokładnie się przyjrzeć temu głośnikowi. Coś tu się rusza. O. Ok, czyli te przewody, w sensie ten biały przewód jest częścią antenową i tu w ramce, tak, widzicie, jest zespół anten, to się wszystko wyjaśniło. Są na pewno przewody antenowe, część jest doprowadzona do doka, część gdzie tutaj przeznaczona jest na korpus. I teraz jeszcze motyw taśma prawdopodobnie od doka, tu może być obraz od LCD-ka na przykład, jest to uszczelnione. No to całkiem fajnie, że jest uszczelniona. Tu jest gumka wokół soketów. Szkoda, że nie wszystkie sokety są wyposażone w takie gumki. To by może zapewniło odrobinę więcej szczelności. Głośnik ma tylko dwa połączenia, co sprawia, że jest głośnikiem, z pewnością nie jest mikrofonem. Z reguły, jeżeli mikrofon jest wbudowany w głośnik, to połączeń jest więcej niż dwa. Głośniki często są cyfrowe. Więc prawdopodobnie ten głośnik nie ma w sobie mikrofonu. Ciekawe, jak to jest rozwiązana redukcja szumów. Bo tutaj nie widzę więcej niż jednego mikrofonu. I na tych elementach spodu korpusu jest tylko jedna. Jeden otwór od mikrofonu. Dobra, mikroskop. Jak wygląda to pod mikroskopem? Ono wygląda ta płyta w taki sposób. Złącza też są pokryte piankami, jak w iPhone'ie. Kamery już wypalcowałem, jest brudna. Jest jeden mikrofon. No i najważniejsze elementy są poukrywane pod ekranami. Więc do naprawy będzie kiepsko. Żeby coś sensownego zrobić z tym telefonem, no to będzie po prostu to duży problem. Laminat jest wykonany ładnie. Jest dodatkowo pasta. Ciekawe, czy zmiana pasty na przykład na pastę na bazie srebra spowoduje, że procesor będzie szybciej pracować, nie będzie wpadał w throttling i tak dalej. Jakieś nieobsadzone rzeczy. Gniazdo baterii. Gniazdo baterii jest naprawdę spore. I połączenia, no po prostu jest spora powierzchnia, która umożliwia przerzucenie takiej ilości prądu.
Złącze jest gigantyczne. Naprawdę jest duże. Też ma wygrawerowane jakieś QR kody. Wszystko widzę jest podobnie zrobione. Detale obudowy. Markery zalania. O, i to jest właśnie to, o czym mówiłem. Złączę prawdopodobnie ekranu z gumową uszczelką. Wraz z taką, powiedzmy, pośrednią uszczelką. To jest całkiem fajne rozwiązanie. I płytka do przekazywania sygnałów antenowych na korpus. A w zasadzie na antenę, która jest w korpusie. Przycisk włącznika. No to jest lipa w telefonach z Androidem, bardzo często. Więc wam pokażę te przyciski. Takie coś na tasiemce. To jest lipne, to często lubi się uszkodzić i tak dalej. A wymiana tego będzie dużym problemem, bo taśma przycisków jest schowana pod baterią. No to zrobiliśmy teardown. Realme GT. Co sądzicie o budowie tego telefonu? Podoba wam się takie urządzenie? Mnie osobiście urzekło parę rozwiązań. Napiszcie w komentarzach, jaka jest wasza opinia na temat tego sprzętu. Dzięki, trzymajcie się.